Prezenterów ubiera firma Paco Lorente, bo koszule są męskie. Wszystkiego najlepszego. Tak dziś możemy zacząć początek dnia komu? Oczywiście wszystkim mamom, bo dziś dzień matki, 26 dzień maja, to jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim mamom, oczywiście szczególnie swojej. No to 26 dzień maja to dzień matki, to już wiemy, ale to nie będzie jedyna rzecz, o której dziś w początku dnia mówić będziemy, ponieważ dzień matki to oczywiście również kwiaty, a skoro kwiaty, no to ogród. Skoro ogród, skoro początek dnia w telewizji ONTV, skoro comiesięczny cykl Dom Ino, no to i dziś. Kolejna odsłona tego właśnie projektu Ogród. Projekt, dokładnie rzecz ujmując, tak nazywa się firma Aldona Szkudlarek-Lipowy. Dziś będzie Państwa i moim gościem i mówić będziemy o ogrodach tak szeroko. Troszkę dzisiaj wyjdziemy poza te nasze ogródki przydomowe, o których mówiliśmy miesiąc temu, bo mówić będziemy o tym, jakie są style w urządzaniu naszych ogrodów. No i tak, między innymi ogród japoński, angielski, francuski pokażemy Państwu i omówimy. No to jeżeli ktoś uważa, że kwiaty dla mamy to za mało, no to proszę nas posłuchać. Dzisiaj po 10:00, no to może ogród, na któryś właśnie spośród tych stylów urządzimy naszym mamom. Taki prezent możliwe. Teraz jeszcze drugi gość dzisiejszy z cyklu Dom Ino to pan Rafał Karczmarczyk, Idea Kamart. To już bardziej o tym, co w domu i o tym, że w domu ciepło być powinno. Ciepło i ładnie, bo o kominkach dziś znów mówić będziemy. No to dokładnie o tym, o czym będziemy mówić, no to tak. Dzieci a kominek to jest jedna rzecz. Druga rzecz to montowanie kominków. No i jeszcze kilka innych aspektów będziemy poruszać. Po prostu cykl Dom Ino dziś od godziny 10:00. Aldona Szkudlarek-Lipowy, firma Ogród Projekt i pan Rafał Karczmarczyk, Idea Kamart. No to serdecznie zapraszamy. Z kolei jutro nasi goście z agencji Allianz. No to teraz pytanie konkursowe związane właśnie z tą agencją. Jak nazywa się dyrektor zarządzający agencją Allianz przy ulicy Szelongowskiej 30? To pytanie teraz Państwo na dole ekranu widzicie. Odpowiedź A. Borawski, odpowiedź B. Borowiecki, przepraszam, odpowiedź C. Nowak i prosimy wysyłać SMS o treści ontv.a, ontv.b lub też ontv.c na numer 7101, a nagrodą główną będzie darmowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dla zwycięzcy i jego rodziny. Wartość tej nagrody, no to prawie jak lotto, teraz czuć się będę, 100 tysięcy złotych. O takich kwotach rzadko mówimy w telewizji ONTV. Nagroda, no to ubezpieczenie o wartości 100 tysięcy złotych oraz zniżki na ubezpieczenia majątkowe w Allianz. No to piękna ta nagroda. Powodzenia życzymy. Szczegółowy regulamin na stronie ontv.pl, a jutro goście z tej właśnie agencji, no to nie wymienię jaka to agencja dokładnie, ponieważ bym od razu zdradził odpowiedź na to pytanie. Jutro Allianz, no i o ubezpieczeniach będziemy w początku dnia rozmawiać. Dziś jeszcze tylko krótko o tym, co poza cyklem Dom Ino, no to oczywiście Barack Obama w Europie, Barack Obama w Anglii, w Londynie, u Królowej na wielkim grillowaniu z premierem Davidem Cameronem. No i Barack Obama, który przemawiał wczoraj w parlamencie brytyjskim, mówił o tym, co jest potęgą na świecie, czy też jakie państwa potęgą na świecie są. I mimo tego, że Brazylia, że Indie, że Chiny już gdzieś tam czyhają tuż za zakrętem, żeby ten prymat pierwszeństwa na świecie odebrać Stanom i sojusznikom, nic z tych rzeczy, to Stany i sojusznicy, proszę to czytać, to Stany, Anglia i sojusznicy, no bo tak to wczoraj zabrzmiało, to te państwa przekażą tym nowym państwom instrukcję, jak rządzi się światem, czy też jak dominuje się na świecie i na pewno tego prymatu ani Stany, ani Anglia oddać tak łatwo nie będą chciały. Szczegóły tego, jak wyglądało przemówienie wczoraj przed parlamentem brytyjskim Baracka Obamy, no to dzisiaj pokażemy. I pokażemy również Państwu to, jak wygląda Stadion Narodowy, czy też jak wygląda teraz, jak wygląda powinien i będziemy sobie porównywać inne stadiony w Polsce, te na Euro, m.in. Poznań, Wrocław, no i też Kraków odwiedzimy, ponieważ to stadion rezerwowy na Euro, czy będzie on potrzebny, chociażby przy okazji tych kłopotów, jakie są w Gdańsku, czy też nie, no to wszystko po kolei. Taki temat również dziś Państwo u nas w początku dnia odnajdziecie. I jeszcze ostatnia rzecz, pod Urząd Wojewódzki dziś również będziemy w początku dnia zaglądać, ponieważ tam wczoraj rozpoczął się strajk Solidarności, 16 miast w Polsce.
tam wczoraj odbywały się manifestacje związkowców, ale w Poznaniu ta manifestacja została no chyba najbardziej zapamiętana, ponieważ to jedyne miasto w Polsce, gdzie Solidarność okupowała jedną z sal Urzędu Wojewódzkiego przez całą noc, dokładnie rzecz ujmując salę konferencyjną. No i dziś ma odbyć się specjalne spotkanie pod przewodnictwem wojewody Piotra Florka. Czy będzie sam wojewoda, czy ktoś go zastąpi, nie wiemy, ale wiemy, że jeżeli związkowcy nie będą usatysfakcjonowani tym spotkaniem, no to jeszcze być może kolejną noc spędzą w Urzędzie Wojewódzkim. Zobaczymy, jak to wszystko wczoraj się rozpoczęło, no i jak to wszystko teraz jest kontynuowane. Zaczynamy. Prognoza pogody na sam początek, później serwis komunikacyjny. Wracamy po krótkiej przerwie. Zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena. Wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21. Sześć minut po godzinie 9:00, tak jak na tej planszy przed momentem. Najpierw pojawiały nam się chmury, później już zostało piękne słońce, później pojawił się prowadzący. No to teraz ten prowadzący będzie mówił o tym, że tak samo jak na tym obrazku, tak samo też i dzisiaj w Poznaniu. Chmury gdzieś tam w nocy jeszcze były obecne nad Wielkopolską. Teraz już żadnych chmur w Poznaniu, żadnych chmur w Wielkopolsce. Błękitne niebo, dużo słońca i dość ciepło jak na poranek. 17 stopni w tym momencie na termometrach w stolicy Wielkopolski. Dziś wartość na termometrach właśnie jeszcze nam wzrośnie o 8 stopni, 25 kresek, no rzecz jasna, powyżej zera. Dziś taką wartość będziemy oglądać w Poznaniu po południu. Do tego wiatr słaby od 5 do 10 km na godzinę. Później po południu wiatr troszkę będzie silniejszy do 25 km na godzinę. Ciśnienie 1011 hektopaskali i raczej nie będzie spadać i nie będzie rosnąć. Tam delikatne mogą być wahania, ale generalnie wokół tej wartości, wokół 1011 hektopaskali będziemy dziś, a więc w czwartek 26 dnia maja, w Dzień Matki. Wszystkim dzieciom jeszcze raz przypominamy. No przecież każdy z nas czyimś dzieckiem jest, no to warto o swojej mamie dziś właśnie pamiętać. Każdego dnia warto pamiętać, ale dziś no jakoś tak szczególnie. No to pogoda też chyba do naszych mam się dzisiaj uśmiecha. Wszystkiego dobrego raz jeszcze życzymy. To teraz o tym, czy będziemy wszystkiego dobrego musieli życzyć kierowcom, czy jest na tyle dobrze na drogach, że nie trzeba niczego życzyć, a więc serwis komunikacyjny teraz przed nami. No, na szczęście to Poznań, nie Warszawa. Gdybyśmy o stolicy Polski teraz mówili, to wielkie utrudnienia już byśmy zapowiadali na jutro i na sobotę. No, ale na szczęście jesteśmy w Poznaniu. U nas Barack Obama nie będzie gościł w ten weekend. No, w związku z tym spokojnie, bez utrudnień pod kątem zapowiedzi i bez utrudnień dziś pod kątem poranka czwartkowego. Spokojnie na ulicach, nie ma żadnych utrudnień większych. Nie ma również żadnych większych korków. Ruch odbywa się płynnie. No i tylko te miejsca, które zawsze Państwu gdzieś tutaj staram się przypominać w naszym programie, a więc m.in. Święty Marcin, ulica Kościuszki, Aleja Niepodległości, Aleja Marcinkowskiego, no, czyli ścisłe centrum miasta. Tam troszkę więcej samochodów, ale i tak nie ma żadnych dużych korków w tym momencie w Poznaniu. Dokładnie 9 po 9. No to szerokiej drogi. Dziękujemy. No to my teraz sobie wjeżdżamy na drogę zwaną Prasa Ogólnopolska i na początku mówić będziemy o Solidarności. Właśnie o tym, jak wyglądały manifestacje.
No może i manifestacje, chociaż zapowiedzi były gigantyczne. Mówiłem Państwu o tym, że 100 tysięcy osób jest spodziewanych, tak mówiła Solidarność Ogólnopolska, że tyle osób ma wziąć udział w tych manifestacjach w skali kraju. No to sobie to wczoraj w początku dnia tak dzieliliśmy. Przez 16 wyszło nam kilka tysięcy osób w Poznaniu. Ile było tych osób? No to kto wczoraj pojawił się przed Urzędem Wojewódzkim, ten wie. A kto się nie pojawił, no to niech nas ogląda, bo za momencik będziemy mówić o tym, jak ta manifestacja wyglądała w Poznaniu i jak wszystko to, co wczoraj pod kątem Solidarności wyglądało w całej Polsce. Zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena. Wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21. Solidarność przeciw biedzie, no chociaż ten tytuł tak brzmi, a nie tłumnie Solidarność przeciw biedzie, no bo właśnie tych tłumów chyba jednak wczoraj troszkę Solidarności zabrakło. Urzędy wojewódzkie, m.in. w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Gdańsku, we wszystkich miastach wojewódzkich, a więc 16 takich miast w skali kraju mamy i 16 takich właśnie manifestacji wczoraj w skali kraju mieliśmy. Polityka wasza, bieda nasza. Takie było główne hasło, z jakim związkowcy przychodzili pod urzędy wojewódzkie. Generalnie te manifestacje odbywały się spokojnie, gdzieniegdzie wybuchały petardy, w Poznaniu bodajże tylko dwie, także całkiem spokojnie, porównując ten ostatni, bardzo duży manifest Solidarności, który tutaj w Poznaniu się odbywał, tamta manifestacja dwa lata temu, na rocznicę 28 czerwca, no to wtedy działo się bardzo dużo. Teraz spokojnie, chociaż tak na dłużej zostali ci związkowcy w Poznaniu. Tak jak już Państwu we wstępie do dzisiejszego programu mówiłem, związkowcy postanowili spędzić noc w Urzędzie Wojewódzkim. Chcieli przekazać petycję Piotrowi Florkowi, a więc wojewodzie wielkopolskiemu. No i chcieli również, żeby jakieś decyzje, takie czy też inne, zapadły odnośnie polityki waszej, a biedy naszej, jak mówili związkowcy. No ale takie spotkanie wczoraj nie było możliwe, w związku z tym związkowcy powiedzieli tak, nie ma spotkania, no to my zostajemy i czekać będziemy, aż to spotkanie się odbędzie. Niektórzy mieli kalimaty, byli przygotowani, niektórzy spali na podłodze. Tę noc spędzili dość spokojnie, podobno również niektóre osoby z Poznania chciały tym związkowcom pomagać. Podobno dzwoniły do związkowców dziś rano telefony z pytaniem, tutaj taka i taka restauracja, czy może coś przywieźć na śniadanie, no czyli solidarność międzyludzka, nie związkowa. Akurat w tym momencie nam się odezwała, no ale o co w tym wszystkim chodziło? Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie, a potem nie wierzę politykom. Donald Cudoku, ty skończysz rządzić w tym roku. Jak będziemy działać wspólnie, to nasz Donald nieciulnie, no i tak dalej, to wszystko to oczywiście tylko i wyłącznie cytaty z tych haseł, jakie wznosili związkowcy wczoraj w całej Polsce w Poznaniu. No jedni mówią, że około 500 osób, inni, że troszkę poniżej 1000, no różne te dane, no bo też zależy, kogo pytamy, czy policję, czy związkowców. W skali kraju między 30 a 50, oczywiście w tysiącach, a więc od 30 do 50 tysięcy osób wczoraj manifestowało w skali kraju. Polityka wasza, bieda nasza, tak chyba możemy sobie najlepiej podsumować te manifestacje. No i od tego słowa bym jednak uciekał, bo to chyba troszkę takie za mało jak na manifestacje. No ale dobrze, niech będzie związkowcą te manifestacje w całej Polsce. Teraz o Kaczyńskim, który będzie u Komorowskiego, czyli Obama, który łagodzi obyczaje. Prezes PiS mówił, że bojkotuje prezydenta Polski, że nie poda ręki Bronisławowi Komorowskiemu, że nie będzie z nim rozmawiał, że do Pałacu Prezydenckiego również nie będzie zaglądał. No i tutaj niespodzianka. Przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych do Polski. Barack Obama również będzie chciał się spotkać, po pierwsze, z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej. Podobno, chociaż to jeszcze nie jest w 100% potwierdzone, to spotkanie ma odbyć się w katedrze polowej Wojska Polskiego. No i tam również ma być prezes PiS, ale drugie spotkanie, to o którym dziś właśnie czytamy w Gazecie Wyborczej na stronie 4, no to spotkanie w Pałacu Prezydenckim.
z przedstawicielami polskiej demokracji, a więc z przedstawicielami polskich ugrupowań parlamentarnych, co ważne, a więc m.in. Grzegorz Napieralski, Donald Tusk, Waldemar Pawlak i Jarosław Kaczyński. Również ma pojawić się w Pałacu Prezydenckim. No to teraz jest ból głowy dla dyplomacji. Jak to zrobić, żeby prezes Kaczyński wszedł do pałacu?